O likwidacji Neotechu mówiło się już od 2015 roku, ale dopiero z końcem stycznia bieżącego roku załoga otrzymała wypowiedzenia. Do 28 lutego fabryka zwolni 65 pracowników, a kolejne 42 osoby odejdą pod koniec kwietnia. W lipcu będzie 10 lat, jak zostałam przyjęta. No i po prostu bardzo szkoda odejść z tego zakładu, bo warunki tu były bardzo dobre. Bardzo dobrze, żeśmy były traktowane. Wypłaty były zawsze na czas. Fabryka produkowała głównie obudowy telewizorów, a także podzespoły AGD dla koncernu LG Electronics. W latach swojej świetności zakład zatrudniał 1000 pracowników. Zamknięcie Neotechu spowodowane jest utrzymującym się od lat spadkiem sprzedaży płaskich telewizorów, które stanowią największą część rynku RTV. Obecnie trwa demontaż oraz wywożenie parku maszynowego. Rynek RTV zaczął się kurczyć. To wszystko doprowadziło do tej sytuacji, w której teraz jesteśmy. W powiecie wieluńskim na koniec grudnia 2016 roku w ewidencji osób bezrobotnych było zarejestrowanych 2845 osób. Stopa bezrobocia dla powiatu wynosi 8,6% i jest na takim samym poziomie jak stopa dla województwa łódzkiego. Urząd posiada środki na aktywizację osób bezrobotnych. Na 2017 rok dysponujemy kwotą około 8,5 miliona złotych. Także poprzez różne formy wsparcia będziemy ingerować, żeby te osoby jak najszybciej mogły znaleźć pracę. Przejęciem terenu firmy wraz z częścią załogi zainteresowane są sąsiadujące przedsiębiorstwa. Obecnie prowadzone są na ten temat rozmowy.